Jak ustalić kryteria sukcesu projektu? To jest dlatego ważne, że jeśli będziesz realizował projekty, o których będzie się mówiło, że są projektami zrealizowanymi z sukcesem, to i ty będziesz uznawany za menedżera, który odnosi sukcesy. Zapraszam. Jak zawsze, najpierw zastanówmy się nad tym, co to jest sukces. I popatrzmy na to z perspektywy rodziców, którzy wypuszczają swoje dzieci w proces edukacyjny. Pytanie, czy dla większości rodziców w Polsce sukcesem jest to, że w ogóle dziecko przejdzie do następnej klasy? Czy to jest sukces edukacyjny? Czy dziecko, które przejdzie do następnej klasy, już osiągnęło sukces? Myślę, że wielu z nich powiedziałoby, no nie, to nie jest sukces. Dziecko, które przeszło do następnej klasy, nie osiągnęło sukcesu. Osiągnie sukces na przykład, kiedy będzie miał czerwony pasek, albo bardzo wysoką średnią, albo jakieś osiągnięcia w konkursach, czy w innych rzeczach. A ktoś może powiedzieć, nie, moje dziecko wtedy osiągnie sukces, jeśli w ogóle przejdzie przez całą ścieżkę edukacyjną i będzie szczęśliwe. Albo moje dziecko osiągnie sukces wtedy, kiedy przejdzie ścieżkę edukacyjną, dostanie się do jako takiego dobrego liceum i na przykład będzie nadal tak kreatywne i nadal tak dobrze sobie radzące społecznie, jak wtedy, kiedy było pod naszą opieką. Nie? To jest bardzo ważne pytanie, co to ten sukces jest, natomiast z pewnością to przejście do następnej klasy, ten fakt, że mnie nie wywalili z tej szkoły, sukcesem nie jest. A teraz popatrz na to, jak mówi się o tym w przypadku projektów. Niektórzy mówią, sukces jest wtedy, kiedy projekt zostanie ukończony w czasie, budżecie i zgodnie z zakresem. Czyli przeszedł do następnej klasy. Tak czy nie? No bo to trochę jest tak, jakby... No po prostu sukcesem jest zrealizowany projekt wówczas, gdy zrealizował to, za co zapłaciliśmy jako inwestor. To ważne jest, żeby dokładnie wiedzieć, co rozumiemy przez sukces projektu, bo sukces i jego rozumienie steruje całym projektem. Pierwsza porada. Rozmawiaj o tym, co to jest sukces projektu, tak poważnie, tak dokładnie, jak rozmawiasz o swoim wynagrodzeniu. Rozmawiaj z tymi, którzy cię będą za ten sukces oceniać. Proponuj im takie mierniki i parametry, które będą potwierdzać ten sukces, które oni zrozumieją. I proponuj i zgadzaj się wtedy, kiedy zobaczysz, że oni się zgadzają. W wielu przypadkach na takie rzeczy jak sukces projektu ludzie machają ręką, mówią, tam. Przejdźmy dalej, przejdźmy do budżetu, przejdźmy do zakresu, przejdźmy do twardych rzeczy. Sukces nie jest traktowany jak twarda rzecz i dlatego trzeba o tym bardzo dużo rozmawiać. Ambicja często sprawia, że gdy mówimy o sukcesie projektu, to menedżer próbuje jak najwięcej zadeklarować. Ja bym powiedział, że to błąd. Popatrz na lekcję, którą daje nam Stary Testament, jak Abraham dowiedział się, że Bóg chce zniszczyć Sodomę i Gomorę, bo tam jest się bezeceństwa dzieją, to Abraham mówi do Boga, Panie Boże, a jak tam będzie 50 sprawiedliwych, to też zniszczysz? No Bóg mówi, no nie. Abraham pomyślał, że trochę przesadził. Mówi, a 40 to zniszczysz? Bóg mówi, no nie. No i Abraham dalej tam knuje. Myśli sobie, no dobra, kurde, 40 może też być ciężko znaleźć. A 30? No nie zniszczę. No i jak sobie chcesz tam poczytać w Biblii, to dowiesz się, że w końcu stanęło na jednym sprawiedliwym, wynegocjował, wytargował, no i tego jednego nie znaleźli. Kierownik projektu robi dokładnie odwrotną czasem rzecz. Przychodzi klient, mówi, ja chcę X, no a ten, żeby pokazać, że jest świetnym kierownikiem projektu, proponuje więcej. Myślę, że to jest strategia dość błędna. Druga porada. Nie myl sukcesu projektu z sukcesem produktu i z sukcesem organizacji. Miej zawsze w pamięci, że te trzy rzeczy są ze sobą powiązane i może się okazać, że ktoś, kto jest po drugiej stronie, mylnie bierze pod uwagę w Twoim przypadku te trzy sfery. Sukces projektu to jest osiągnięcie uzgodnionego
poziomu tego czasu, budżetu, zakresu, zadowolenia i tak dalej, tak? Sukces projektu. Ale nad tym jest jeszcze sukces produktu, który daje projekt. Przykład z literatury. Ford Taurus był w 1986 planowany na wystawę motoryzacyjną. Zdaje się, tam jakiś lipiec miał być, czy tam czerwiec, kiedy ta wystawa miała się odbyć. No ale nie zrobili tego Taurusa w terminie, zrobili go na wrzesień, czy tam 3 miesiące się to opóźniło. No i w związku z tym projekt nie odniósł sukcesu, no bo minął ten termin, wywalili kierownika projektu. Okazało się, że Ford Taurus jako produkt dawał kilkanaście lat Fordowi potężne przychody na jego później bazie zbudowano Forda Crown Victoria. No i generalnie okazało się, że to było bez znaczenia, bo produkt był fenomenalny i on doprowadził do dużego wzrostu przychodów. Trochę niesprawiedliwe, prawda, dla kierownika projektu, że to, nad czym pracował, dało taki potężny zastrzyk gotówki firmie, a jego wywalili. Nie? Trzeba bardzo dokładnie tutaj pamiętać, że sukces projektu i sukces produktu to nie jest to samo. I teraz trzeba też, ty musisz być pewien, że tę granicę odpowiedzialności widzi też twój klient, twój zleceniodawca. No i trzeci obszar, no to jest oczywiście później sukces organizacji, czyli co ona z tym zrobiła. I znowu przykład z biografii Steve'a Jobsa. Zrobili ten komputer Lisa, który został położony. Tam wszystkie terminy popłynęły, czyli jakby na poziomie tego projektu w ogóle to się nie spinało. Okazało się, że produkt w ogóle był klapą kompletną. Zdaje się, tam 3 czy tam 5 tysięcy tych lis zakopano gdzieś tam na wysypisku śmieci elektronicznych, ale ta wiedza, którą nabyła organizacja Apple, jeżeli chodzi o projektowanie komputerów, została wpompowana później w sekcję Macintoshy i no do dzisiaj te Maci się sprzedają. Czyli można powiedzieć, że padł projekt, padł produkt, ale organizacja tak czy siak przez tą inicjatywę osiągnęła sukces, bo zebrała doświadczenia i je później skapitalizowała. Dlaczego o tym mówię? Bo w takim popularnym odczuciu to sukces to jest ten właśnie quality time budget, tak jak przejście do następnej klasy, ale to ważne jest, co myśli o tym ten, kto Cię będzie oceniał, więc z nim musisz dużo o tym rozmawiać, proponować i zapisać uzgodnienie. Zanim przejdę do następnego i najważniejszego, trzeciego fragmentu, to też chciałbym, żebyś pokazał, jeśli uważasz, że film, który oglądasz, to sukces i jest dobry, to daj łapę w górę. No i oczywiście pozostań z nami w kontakcie poprzez subskrybowanie kanału, też liczba subskrybentów w jakiś tam sposób będzie dowodem na to, że odnosimy sukces jako twórcy i edukatorzy w obszarze zarządzania projektami. Trzecia sprawa. Świat czarno-biały nie jest. Może pokusić się o zrelatywizowanie sposobu rozmawiania o sukcesie i z klientami powiedzieć i zapisać na przykład coś takiego. Robimy inwestycje. Ta inwestycja będzie w nakładzie 5 milionów. Jak zainwestujemy 5 milionów, to będziemy mieli taką instalację, która będzie kosztowało utrzymanie tej instalacji 500 tysięcy rocznie. Ale będzie dawała jakieś tam bardzo duże przychody. No więc może na przykład klient powiedzieć coś takiego. Mam 5 milionów na tę instalację. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu okaże się, że przekroczymy ten budżet i będzie to 6,5 miliona, to uznam to za kompletną porażkę. Ustaliliśmy, że produkcja rusza 1 stycznia 01/2023. Jeśli przekroczymy chociaż o jeden dzień ten termin, to uznam ten projekt za porażkę, bo na przykład już na styczeń mam zakontraktowane dostawy czegoś. Na przykład ta instalacja to jest instalacja, nie wiem, elektryczna i już tu mam zakontraktowanych odbiorców prądu. Co z tego wynika? Wynikałoby z tego, że po pierwsze w tym projekcie ważniejszy jest czas, bo tu opóźnienie o jeden dzień nawet nie wchodzi w grę, a budżet trochę jest mniej istotny, bo on nawet jak będzie o te 1,5 miliona więcej, to się nic nie wydarzy. Druga sprawa. Klient może powiedzieć dalej tak. Jeśli uda Ci się zrobić ten projekt za 4,8, to będę uważał, że to jest dobrze zrobiony projekt.
A jeśli go zrobisz za 4.5, będę go uważał za bardzo dobry projekt, pod warunkiem, że te koszty, które tutaj są eksploatacyjne, w wyniku Twoich oszczędności na etapie inwestycji, nie wzrosną. Czyli co mi z tego, że ja zapłacę 4,5 bańki za instalację, skoro na przykład z 500 do 900 tysięcy wzrosną koszty, to ja w drugim roku już stracę. Więc on może powiedzieć, tutaj możesz, im bardziej będziesz obniżał koszty inwestycji, tym lepiej, pod warunkiem, że ten konstans będzie tutaj na kosztach eksploatacyjnych. Ale on może powiedzieć tak, a jeśli uda Ci się zrobić to, że jest 4,5 miliona w nakładach inwestycyjnych i obniżysz mi koszty eksploatacyjne z 0,5 miliona do na przykład 300 tysięcy, to uznam to za sukces. Zwróć uwagę, co ja tutaj pokazuję, że sukces projektu to nie jest jeden punkt, w który strzelam. I jak z 5 milionów zrobi się 5 milionów i 1 zł, to już jest porażka, to nie ma sukcesu. Tylko ja robię swego rodzaju kontinuum, gdzie tu mam porażkę, czyli taki kompletny minus, wielkie zero, jedynka w sensie szkolnym. Tu mam zły projekt, tu mam taki, że jest ok, taki przeciętny, tu mam dobry, tu mam bardzo dobra, tutaj to w ogóle dostajesz ode mnie koronę i instalacja będzie Twojego imienia. Do czego namawiam? Do tego, żeby gdy dyskutujesz o kryteriach sukcesu, to trochę uelastycznić to myślenie, dlatego że w dzisiejszych czasach dużo rzeczy jest nieprzewidywalnych, dużo rzeczy się zmienia i umawianie się dzisiaj na sztywne parametry za 3 lata, za 5 lat może okazać się trudne do utrzymania. Dlatego mówimy w wielu filmach, że te rezerwy trzeba gdzieś tam budować na czasie i na budżecie, ok, ale w tej debacie o sukcesie projektu też całkiem możliwe, że to się sprawdzi. Oczywiście na to musi się zgodzić zarówno klient, jak i Ty, jako ten, którym do tego sukcesu mam doprowadzać. Jeśli Cię ten film zainteresował, jeśli negocjujesz kwestie związane z planami projektów, zapraszam Cię na planningbootcamp.pl. Tam materiały, które pomogą Ci jeszcze lepiej przygotować się do procesu planowania. Dzięki temu, co zamieściliśmy na planningbootcamp.pl, dostaniesz od nas parę inspiracyjnych materiałów i mam nadzieję, że to Ci pomoże w osiąganiu sukcesu tego projektu.